selfish. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ na kanale Matrixa będzie pierwszy film z zawodów fiderowych. Mam okazję dzisiaj zaprosić Was na zawody organizowane przez WKS Rzeszowski. Są to zawody okręgowe, w których będę startował. Mamy bardzo fajną frekwencję, bardzo fajne łowisko. Startuję dzisiaj na zawodach 29 zawodników z właśnie okręgu rzeszowskiego. Jesteśmy na łowisku karpiowo-leszczowym, można powiedzieć, no kill. I mam nadzieję, że pomimo lekkiego załamania pogody pokażemy w tym filmie fajne ryby. No i moje podejście taktyczne właśnie do takiego zawodniczego łowienia. Także zapraszam na film. Jak będzie jedynka, to bida. 29. Zamykam. Jestem już na swoim stanowisku, które wylosowałem. Okazało się, że wylosowałem otworek, natomiast wiem, bo już od 4 dni obserwuję tą wodę przed zawodami, że wiatr wieje cały czas od naszej strony w lewą stronę, czyli spycha tą rybę. Natomiast tutaj od osób, które siedziały na tym stanowisku przed zawodami, dowiedziałem się, że w nocy jakieś brania były, więc liczę na to, że aż tak źle ta pogoda na to nie będzie wpływała i liczę na to, że to stanowisko będzie szczęśliwe i uda się połowić ryb. Jestem w trakcie rozkładania właśnie swojego stanowiska, mam już rozłożoną siatkę, podpórki, teraz przejdę do rozkładania moich wędzisk i będę chciał powiedzieć dwa słowa o zestawach, które przygotowałem na dzisiejsze łowienie, bo będzie to łowienie na dosyć dużym dystansie, bardzo dużymi koszykami, buletami. Będą to koszyki o dużej ładowności, ponieważ tak jak wspomniałem, jesteśmy na takim łowisku karpiowo-leszczowym, w większości karpiowym, no-killu, gdzie tych ryb jest bardzo dużo i występuje też drobna ryba. Mniejsze leszczyki i dużo płoci, które wyjadają ten towar. Jak podeślemy zanętę, na pewno te ryby podejdą i będą skrzętnie wyjadały ten towar. Będziemy musieli zostawić coś większego, większe kąski pod karpia albo leszcza, a chcemy dobrać do tych większych ryb. Stawiam dzisiaj wszystko na jedną kartę. Nie będę się bronił żadnymi płotkami, żadnymi krąpikami pod brzegiem. Jadę za dużymi rybami i wierzę w to, że to przyniesie dobry efekt. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie wędkę Horizon Pro dystans 4,30-150 gram. Z tego względu, że jest to łowisko, na którym na niektórych stanowiskach trzeba osiągać duże dystanse. Na tym stanowisku, na którym ja jestem, są dwie opcje. Opcja łowienia na dwóch liniach. Na jednej linii nieco bliżej, około 60 metra, wiem, że mam wypłycenie dosyć twarde. Natomiast jest też opcja, dzięki temu, że te wędki będę używał podczas dzisiejszego łowienia, obławiać dalsze strefy właśnie tymi dużymi koszykami dystansowymi. I z tego też względu przygotowałem sobie bardzo wytrzymały, moim zdaniem, zestaw końcowy. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, aby... Zaraz tylko się dobiorę do mojego zestawu i Wam pokażę, o co chodzi. Chodzi o to, aby przede wszystkim mój stoper silikonowy, który jest na skrętce, nie został przeciągnięty przez duży ciężar podajnika i żeby nie rozerwał się podczas zarzucania na dalekie dystanse. Mam przypon strzałowy wykonany z plecionki. Jest to plecionka o grubości 0,14. Natomiast ja sobie jeszcze na ten silikonowy stoper nałożyłem taki kapturek plastikowy, który jeszcze bardziej mi to wszystko tutaj blokuje przed rozerwaniem. Łowiąc na dystansach powyżej 100 metrów koszykami bardzo ciężkimi, jestem pewien, bo już tego doświadczyłem i to mnie właśnie tego nauczyło, żeby
ten stoper był jak najlepiej zabezpieczony, bo inaczej przeciągniemy go po prostu przez skrętkę i rozwalimy cały zestaw. No i to, co jest dla mnie jeszcze istotne, ja na bardzo dużych dystansach, jak łowię dużymi koszykami, nie używam długich feeder linków, tylko krótsze. Dzięki temu mam mniej splątań podczas zwijania swojego zestawu. Ten przypon po prostu nie dociska mi się podczas zwijania tak mocno do koszyka, jak na dłuższych feeder linkach. Odmierzyłem sobie dystans, na którym będę miał jedną z wędek i akurat na tym łowisku nie będę łowił na klipsie. Będę łowił z markerem na żyłce, markerem do odległościówki, z tego względu, że mając branie karpia, i tak będę musiał ściągnąć ten klips, a z tym markerem to nie jest żaden problem. Jestem w stanie łowić też bardzo precyzyjnie i zatrzymywać zestaw niemalże w tym samym miejscu, w którym powinien on się zatrzymać. Dlatego robię sobie teraz półmetrową linię na żyłce białym markerem. Nie będę jeszcze zwijał tego zestawu. Poczekam, aż to zaschnie, zastygnie i dopiero wtedy sobie zwinę to. A w tym czasie idę gruntować drugą linię, drugą wędką. Nawet jeżeli dobrze znam łowisko, a nie byłem jakiś czas na danym miejscu albo na danym łowisku, zawsze sobie gruntuję, żeby sprawdzić, czy coś się nie zmieniło. Przede wszystkim w pierwszej kolejności sprawdzam głębokość, a w drugiej to, co teraz robię, czyli sprawdzam, czy na dnie nie ma zaczepów, które w międzyczasie się pojawiły, albo sprawdzam sobie, jak twarde jest dno. Jestem w stanie to koszykiem bezproblemowo sprawdzić. O tym też już wielokrotnie już wspominałem. Szczytówka bardzo ładnie, żyłka do szczytówki bardzo ładnie przekazuje to, co na dnie się dzieje. Czy dno jest miękkie, czy dno jest twarde. I to można bez problemu sobie zweryfikować. W tym momencie zarzuciłem mój zestaw na dystans około 70 metrów. Mam tutaj markera z poprzedniego łowienia, który był na jakichś 80 metrach. Praktycznie się do tego markera zbliżyłem. Stąd wiemy, jaki to był mniej więcej dystans. No i sprawdzam sobie. W tym momencie od 70 metra przeciągam sobie koszyk. Na razie mam dno dosyć grząskie. I zaraz zobaczymy. Zmienię sobie jeszcze kierunek w lewo, w prawo i sprawdzę sobie, w którym miejscu jest troszkę bardziej twardo. A później w tym miejscu, gdzie jest twardo, sprawdzę sobie, jaką mam głębokość. Po prostu będę liczył sekundy opadania koszyka do dna i wtedy sobie sprawdzę na lewo, na prawo, czy czasami ta twarda strefa to nie jest jakaś górka podwodna. Co chwilkę pada nam deszczyk, widać po wodzie, ale mimo wszystko nie jest najgorzej, ponieważ mamy 8 stopni Celsjusza, więc można spokojnie łowić. I nie jest jeszcze to taki deszczyk, który powodowałby, że muszę się ubierać w kombinezon. A przy tej okazji chciałbym powiedzieć dwa słowa odnośnie towaru, który sobie przygotowałem dzisiaj na zawody. Oczywiście biorąc pod uwagę moje doświadczenia na tym łowisku, bo trzeba też to wszystko wziąć pod uwagę, jak i to, że jest to łowisko właśnie takie mocno karpiowe, zdecydowałem się używać zanętę Competition Carp XXL. Jest to zanęta z grubymi frakcjami kukurydzy. Jest to też bardzo istotny element podczas łowienia karpi przez karpiarzy i dlatego właśnie ta zanęta będzie ważnym składnikiem
mojego całego towaru, który tutaj sobie na dzisiaj szykuję. Wody do tej zanęty dodaję nieco więcej, tak żeby ta kukurydza, która jest tutaj w tej zanęcie, wciągnęła tą wodę. Ona zabierze z tej zanęty naprawdę dosyć dużo wody. I teraz po takim obfitym namoczeniu zostawiam to w pojemniku, żeby ta kukurydza sobie to wszystko wpiła. Czyli bardzo szybko to robię. Będzie to bardzo szybki i prosty sposób przygotowania. Więc tutaj mam zanętę, którą sobie teraz bardzo obficie domoczyłem. No i na takich łowiskach karpiowych bardzo ważna jest kukurydza i ziarno. Nie będę używał dużo robaków. Widziałem na treningu, że robaki przyciągają malutkie ryby, płotki, malutkie leszczyki. Nie będę używał pinki w ogóle. Użyję za to kukurydzę zblendowaną. Proszę bardzo, mam tutaj właśnie tą kukurydzę zblendowaną, przygotowaną. I teraz to, co najważniejsze, tą kukurydzę, którą tutaj mam zblendowaną, bardzo mocno zaaromatyzuję atraktorem też kukurydzianym, żeby bardzo mocno pachniała kukurydzą. Wiem, że to się bardzo dobrze tutaj sprawdza. Teraz to szybko sobie jeszcze wymieszam. Tu mamy grube ziarna kukurydzy. Dlatego nasz koszyk do łowienia jest taki duży i pojemny, ponieważ będziemy właśnie używać grubych frakcji do łowienia. Żeby to wszystko chciało wypadać, żeby to wszystko chciało utrzymać nam rybę w polu łowienia i żeby to wszystko nam bardzo fajnie wabiło, to właśnie używam białą zanętę, która w wodzie robi taki słup. Robi dużo zamieszania. Ta ryba przychodzi, a dzięki temu, że mamy właśnie kukurydzę, ziarno tutaj namoczone, i jeszcze mam kukurydzę fermentowaną, bo też te ryby tutaj to lubią, mają przy czym się zatrzymać na nieco dłużej. To, co teraz robię, to jest coś, co w zasadzie sobie testuję. Ostatnio używałem tutaj na treningu, nie przeszkadzało to rybom. Jest to jakiś półprodukt z kukurydzy, który kupiłem w Rumunii, jak byłem na zawodach. Są to takie malutkie ziarenka. Nie wiem, czy to z kolby kukurydzy jest wyprodukowane, ale na pewno jest to kukurydziany produkt i nie przeszkadzał tym rybom ostatnio. On w 50% wypływa do góry, dlatego jak go tak ugniotę, to on zatapia się, pije wodę i wtedy już stoi przy dnie. Dzisiaj będę go też sobie dodawał, natomiast będę go dodawał małymi porcjami do koszyka, żeby wzbogacić właśnie trochę moją mieszankę w takie grubsze frakcje. Nie mogę tutaj używać peletu, bo jest zakazany podczas łowienia na klasyczny feeder i dlatego szukam takich elementów do mojej zanęty, które zastąpią ten pelet. I właśnie takie ziarno, które jest wybarwione na czerwony, żółty i zielony kolor, to jest jeden element. Kukurydza, o której wspomniałem, jest w Competition Carp XXL, to jest drugi element. I trzecim elementem jest śruta kukurydziana. Gruba śruta kukurydziana, też w kolorze czerwonym i zielonym. Nie ma tutaj mączek rybnych w ogóle, natomiast jest grubo spracowana soja i kukurydza. I to też będę dodawał właśnie do mojej mieszanki. Nie będę sobie dzisiaj żałował, jak to mówią, wóz albo przewóz. I dzisiaj na Matrixie albo będą duże ryby, albo po prostu przybiję piątkę chłopakom za to, że złowili jednego, dwa, może trzy leszcze. Ja chcę łowić dużo ryb, dużych i może mi się to dzisiaj uda. Rozpoczynam właśnie wstępne nęcenie. To wstępne nęcenie nie będzie obfite z racji tego, że mam gruby towar w koszyku. Będę podawał dosłownie w tym momencie na początek cztery koszyki zanętowe. I będę patrzył, czy tym rybkom nie potrzeba troszkę więcej towaru, czyli bardzo spokojnie zacznę. W tym momencie podałem sobie już drugi koszyk zanętowy. Mój towar jest bardzo mocno domoczony, bardzo ciężki, taki sielący się przy dnie. Są tam grubsze frakcje kukurydzy,
tej śruty, którą pokazywałem. Z racji tego nieco dłużej też czekam podczas wstępnego nęcenia na to, żeby to się rozluźniło i żeby w jednym miejscu pozostało. I widzicie sami, zarzuciłem, nie spieszę się nigdzie, łowię bardzo spokojnie. Tak tutaj dzisiaj będzie. Będę łowił, przerzucając mój zestaw, bardzo rzadko, około 20-25 minut, nawet pół godziny. Będziemy mieli więcej czasu, żeby sobie porozmawiać. I mam nadzieję, że ten film mimo tego będzie bardzo atrakcyjny. A tak naprawdę częstsze przerzucanie będzie spowodowane tylko i wyłącznie tym, że będę miał więcej ryb w łowisku i one na mnie wymuszą to. Czyli te ryby będą nakręcały to łowienie. Zobaczymy. Podczas łowienia będę obserwował też sąsiadów, czy nie łowią jakichś ryb. Na pewno jakaś informacja do mnie dojdzie, czy te ryby są dzisiaj w gazie i czy będę musiał troszkę więcej podać i troszkę je nakręcić, czy one same się nakręcą. No zobaczymy to wszystko podczas dzisiejszego dnia. W tym momencie daję trzeci koszyk zanętowy. Patrzę sobie teraz na kołowrotek. Mam mój marker, hamuję ręką żyłkę na kołowrotku i cały czas mam markera między pierwszą a maksymalnie trzecią przelotką. Tutaj widać, że jest mój marker, który sobie teraz zatrzymałem. Czasami on jest metr dalej, ale na takim łowisku jak tutaj, gdzie staram się łowić duże leszcze i karpie, przesunięcie o metr naprawdę nie ma dużego znaczenia. Założyłem pierwszy raz pinkę, jest to drugi rzut i od razu to pokazuje, co mamy w łowisku i co bierze na pinkę. Tego nie chcę łowić, dlatego przygotowałem sobie też kukurydzę na haczyk. I to takie małe rybki biorą na naprawdę bardzo duże haczyki. Popatrzcie, jaki to jest ogromny haczyk. I przypon 0,18 w tym momencie. Tym rybom to w ogóle nie przeszkadza, dlatego ja, mając na uwadze to, że mogę złowić tutaj karpia i przypon tym rybom nie przeszkadza oraz haczyk, bo używam po prostu grubszych tych przyponów, większych haczyków, no i grubszych frakcji. Daję tego towaru teraz nieco więcej. Chcę przyspieszyć trochę to łowienie, bo jeżeli się okazuje, że my mamy w łowisku dużo takich małych ryb, to ja, jeżeli za mało podam tego towaru, no to nic nie zostanie dla karpia albo dla dużych leszczy i trzeba po prostu troszkę przyspieszyć to moje łowienie i w tym momencie nie będę czekał już 25 minut, bo tak pierwszy raz zrobiłem, za pierwszym razem. Za drugim rzutem dodałem sobie pinkę na haczyk, od razu miałem sygnał, że są malutkie ryby w łowisku. Teraz trzeci rzut oddałem też na pinkę i jeżeli znowu złowię małą rybkę, to podsypię jeszcze 2, 3, może 4 koszyki tego towaru, żeby jeszcze więcej tego towaru podać w moje łowisko. Z tego względu, że widzę, że po prostu mała ryba wyjada ten towar, który tam podaje. A tutaj jest najważniejsze to, żeby dać tyle tego towaru, żeby nakarmić tą małą rybę i żeby jeszcze zostało i poczekało na tą większą, która musi mieć czas na to, żeby podejść w nasze pole łowienia. Często właśnie na takich żwirowniach jak ta, gdzie mamy nieregularne dno, gdzie są górki, jest głębiej, płycej, muszę szukać właśnie takich górek, na których będę łowił, albo dołków. Dzisiaj stwierdziłem, że będę w pierwszej kolejności łowił na góreczce. Ta górka, którą udało mi się zlokalizować, nie jest zbyt duża i tutaj muszę precyzyjnie rzucać. W tej chwili po ściągnięciu mojego zestawu widziałem, że poczułem opór, czyli przesunąłem się niestety po zarzuceniu o pół metra za daleko. Kolejny zarzut wykonałem leciutko w lewo, jeszcze też jakiś metr, bo mam wrażenie, że lekko w lewo jest jeszcze lepsze to miejsce. Także tą półeczkę niewielką, którą znalazłem, tą górkę muszę teraz sobie już dokładnie sprecyzować. A co najważniejsze, to miałem zasygnalizowanie fajnych ryb w łowisku, albo jednej ryby, nie wiem, z tego względu, że miałem ocierkę. Ale to pokazuje mi, że mogę być nieco za daleko, jeżeli chodzi o mój zestaw. Więc przesunę się teraz w kolejnym rzucie o metr, półtorej metra w moim kierunku.
i będziemy obserwować dalej, co się dzieje. Jeżeli dalej będę miał jakąś ocierkę, a nie będę miał kontaktu z rybą, kolejny raz przesunę się o metr i będę wtedy już jeszcze bliżej, mam nadzieję, lokalizacji tych ryb. Dlatego trzeba bardzo obserwować i takie naciągnięcia, dotknięcia. W szczególności to wygląda w taki sposób, że szczytówka nagina się i odpuszcza. To jest taki już ewidentny sygnał do tego, że mamy ocierkę i że te ryby mogą być nieco bliżej, jeżeli nie mamy brania, niż miejsce, w którym mówimy. Bo jeżeli mamy branie, a mamy ocierkę i za chwilkę mamy branie, no to jesteśmy we właściwym miejscu. Ale jeżeli mamy tą taką ocierkę i dalej się nic nie dzieje, to duże jest prawdopodobieństwo, że jesteśmy troszkę za daleko, jeżeli chodzi o łowienie. Coś tym rybkom nie pasuje. Mam te rybki gdzieś tam, kręcą się koło mojego koszyka, bo mam ocierki i albo jest jeszcze dystans niewłaściwy, albo ten przynęta im nie pasuje. Może być, że mam większe ryby, a nie chcą pinki, bo tutaj na tą pinkę reagują malutkie ryby. Ja sobie kukurydzę tak lekko zgniotłem, żeby ona była miękka. Dałem sobie jedną pineczkę i ten haczyk, który był przedtem. I teraz kolejny raz nabijam mój koszyk. Najważniejsze jest to, że mamy oznakę jakichś ryb w łowisku. Nie wiemy jeszcze, co to są za ryby. Czy dalej te maluszki, które udało mi się złowić, czy już coś większego zaczyna się kręcić. Będziemy się zbliżać do końca pierwszej godziny zawodów. I zobaczymy za chwilkę, co się tutaj będzie działo. Jeszcze w lewo troszeczkę. Pierwsza linia, którą wybrałem sobie do łowienia, przyniosła mi na pinkę tylko jednego małego krąpika plus dwie ocierki. Dam odpocząć tej linii w tym momencie i przerzucę się na dużo większy dystans, około 80 metrów, tak żeby potem zostawić sobie jeszcze ewentualnie możliwość łowienia na 100 metrach, kolejne 20 metrów, żeby się przesunąć. Ale to, tak jak mówię, za chwilę będziemy troszkę bardziej lokalizować tą rybę, bo patrząc po stanowiskach kompletnie nic się nie dzieje i być może to my musimy więcej popracować nad lokalizacją, niż po prostu czekać na tą rybę i być może nawet się nie doczekać. Dobra. Niech teraz to sobie wyschnie, bo mamy jeszcze 10 minut, niczym zdejmiemy wędkę, którą przed chwilą zarzuciłem z linii z 60 metra. No, moi drodzy, doczekałem się pierwszej większej ryby i to już mnie bardzo cieszy. Przed chwilą miałem branie, którego nie zaciąłem i teraz będę musiał bardzo powoli holować, bo jeżeli mam fajnego leszcza, to jest to dużo, jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, bo wiem, że nikt nie łowi albo bardzo mało osób łowi te ryby, więc muszę teraz tutaj sprawdzić się. Ale nie będę się też bardzo patyczkował, bo jak będę się bawił, to mi po prostu spadnie ta ryba. Mam większy haczyk, mocniejszy przypon, więc zrobię to troszkę bardziej odważnie i troszkę szybciej.
Idzie do brzegu na razie. Czyli cierpliwość popłaca. W tym momencie kanapka biała, znaczy duża pink, duży biały fluo z kukurydzą. Jest pierwsza rybka. Bardzo proszę. O to chodziło. Jeszcze jest, popatrzcie. Żeby nie było, że czarujemy tutaj. Na haczyku jest jeszcze kukurydza. Mam kolejną rybę. W związku z tym, że miałem przed chwilą branie z opadu, tego leszcza, którego mogliście zobaczyć, zaczęło w mojej głowie rodzić się pytanie, co może być powodem. Może one schodzą za koszykiem w dół, a nie stoją przy dnie, bo jest słabo z tymi zbraniami. No i rozmawiałem sobie właśnie z moim operatorem, który też jest doskonałym wędkarzem. No i przecież leszcze, często jak jest zimna woda, zawieszają się w toni i może wtedy za koszykiem schodzą. Czasami mamy to szybkie branie i w związku z tym zrobiłem sobie 1,5-metrowy przypon i postanowiłem łowić je z opadu. I teraz zarzuciłem przed chwilą zestaw i mam kolejną rybę. Jest. Yeah! Zobaczymy co dalej. Mój koszyk, w związku z tym, że łowię teraz tak jakby z opadu, mam bardzo długi przypon, ładuję teraz bardzo delikatnie. Staram się zachować maksymalną precyzję, żeby zawsze trafić w ten słup, który buduję sobie. I chcę te ryby łowić teraz właśnie lekko z opadu. Ten 1,5-metrowy przypon, on sięga może nawet troszkę więcej niż 1,5 metra. Ale ma za zadanie właśnie zbierać mi te ryby z toni i mam nadzieję, że to nie był przypadek, że teraz miałem tego leszcza i że za chwilę się to powtórzy. Moi drodzy, chyba jestem w domu. Ciężko mi powiedzieć, czy to opad decyduje, ale wątpię w to, ponieważ teraz czekałem 4, może 5 minut na branie, więc na pewno te robaki opadły do dna. Wychodzi na to, że te ryby potrzebują naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu na to, żeby pobrać tą przynętę bez kontaktu z naszą szytówką, czyli nie mogą czuć żadnego oporu, bardzo delikatne są, jeżeli chodzi o pobieranie tego pokarmu. Natomiast muszę używać tutaj troszkę większych tych przyponów, grubszych i większych haczyków. W każdym razie najważniejsze jest to, że
podczas dzisiejszego łowienia. Jestem w domu, bo mam trzeciego leszcza. Podczas gdy z tego, co się dowiedziałem na łowisku, jest bardzo ubogo z tymi rybami. Jest już naprawdę dobrze, to jest czwarta ryba. Na ten moment wszystkie brania i wszystkie hole ryb, które miałem, udawało mi się wyholować. I mam nadzieję, że tą rybę również uda mi się wyholować. Wydaje się być fajny leszcz. Tak jest. Ładny lechorek, idzie do mnie. Mamka. Złoty. Gruby. Jest czwarty leszcz, siatka powoli się zapełnia, do końca zawodów mamy niecałe 2 godziny. Powiem wam, że nie żałuję tych wędek, bo ten Horizon Pro Distance 4,30 150 gram to chyba ze mną już dużo przeżył. Zarówno czy to łowienie na metodę podajnikami 80-gramowymi, czy łowienie na klasyka, tak jak dzisiaj, koszykami 50-60 gram, bardzo dużymi, zapakowanymi popachy, naprawdę duża ładowność, a nawet zdarzyło mi się nęcić tym kijem, a co najważniejsze, przy jego mocy, którą dzięki której mogę łowić na takich dużych dystansach, ten kij doskonale sprawdza się podczas holowania nawet leszczy. Ładnie pracuje, ładnie się gienie, nie mam kompletnie problemów z tym, że te ryby mi spadają. Jest naprawdę dobry. Tak samo pod kątem holowania karpi. Jest naprawdę dobry, bo fajnie amortyzuje karpi. A tym razem mam takiego leszcza. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Szóste branie. Bardzo się cieszę, bo zaczęły mi te ryby brać w odstępach 2 minut w tym momencie. W ciągu 5 minut mam drugą rybę, więc to jest naprawdę dobrze. Nie było to łatwe wszystko, co tutaj się zadziało dzisiaj, ponieważ 2,5 godziny zajęło mi dochodzenie do tego, co trzeba zrobić, żeby te ryby skutecznie łowić. Jeżeli ta tendencja utrzyma się do końca dnia, będę mógł powiedzieć, że wymyśliłem coś, co spowodowało, że te ryby odławiałem systematycznie i że mi się ustawiły. Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że mam 6. leszcza, a jak będzie finalnie, no to tak naprawdę będę mógł powiedzieć już w podsumowaniu tego filmu. To już jest fajny. To już jest fajny leszcz. Chodź. O, ale śliski. Dobra, mam go.
patrzy jaki gruby leszcz, jest naprawdę dobrze najedzony. One tu potrzebują tego futru. Przy takim wiecznym bocznym i takim długim przyponie nie mogę pozwolić sobie na szybkie załadowanie kija, tylko muszę go dać do tyłu, żeby mi przypon nie zahaczył o moją wędkę. I teraz coś, czego ja bardzo nie lubię, bo nie lubię tak rzucać, z takiego ustawiania się. A, nie, tym razem mój rzut spowodował, że z koszyka cała zawartość mi wypadła, ale to jest efekt właśnie tego, co sobie wymyśliłem i co chciałem powiedzieć w podsumowaniu. Chodzi o to, że po prostu te leszcze stoją w toni i mój koszyk musi uwolnić to wszystko podczas spadania do dna, żeby ściągnąć te ryby do dna razem za tym koszykiem, który wrzucam do wody. Zbliżamy się powoli do końca zawodów dzisiejszych. Dzień niełatwy, powiem szczerze, bo tak naprawdę czystego łowienia ryb miałem dzisiaj 2,5 godziny. Zostało nam jakieś 30 minut do końca zawodów. Udało mi się dobrać do tych ryb, ale to, jeżeli pozwolicie, chciałbym ująć w podsumowaniu, ponieważ nie mam aż tak dobrej podzielności uwagi. Zależy mi na tym, żeby te ryby wyholować się, skoncentrować nad nimi, a dlatego chcę zrobić obszerniejsze podsumowanie, bo jest kilka fajnych, ciekawych kwestii, które moim zdaniem warto poruszyć. Mamy ładne, duże leszcze, bardzo ciężkie, takie jak ten. To są naprawdę duże, ładne leszcze na tym łowisku już. I nie chciałbym pominąć jednego jakiegoś ważnego elementu mojego łowienia. Tutaj sprawa rozbija się o koszyk, ułożenie towaru w koszyku, rodzaj robaków, dipowanie robaków oraz zanęty. Także jest wiele aspektów, które później chciałbym poruszyć. Najważniejsze dla mnie jest już w tym momencie, pod koniec zawodów, aby poszanować już całkowicie każdą rybę. Zostało do końca, tak jak mówię, 12 minut. Mam ładną rybę, kolejną zresztą. Jakby się udało tak już wszystkie w 100% wyholować, żeby nic nie stracić, to bym był bardzo zadowolony. Wiadomo, że na zawodach spinki się trafiają, w zwykłym łowieniu również, dlatego teraz
zwłaszcza pod koniec, tak jak mówię, bardzo mocno się już przykładam, nie spieszę się, chcę doholować tą rybę i mieć ją u siebie w podbieraku. Mało czasu zostało. Te ryby mi z powrotem się pojawiły w moim łowisku. Sorry, Kasia, nie wiedziałem, że jesteś. Dlatego się spieszę teraz, żeby może trafić jeszcze jednego ładnego leszcza. Zawody dobiegły końca. Ode mnie zaczyna się ważenie. No i zobaczymy za chwilkę, jaka jest waga tych ryb, które udało mi się dzisiaj złowić. A później, jak już będzie zakończenie, to jak się wszystko zakończy, to będę chciał podsumować dzisiejsze moje łowienie, tak już ostatecznie, to o czym wcześniej wspominałem. Także teraz zapraszam, będziemy ważyć ryby. Gitara. Jestem już po ważeniu. Chciałem jeszcze tak szybciutko zaprezentować ryby. Na koniec weszły bardzo ładne leszcze, takie jak ten. Na początku były nieco mniejsze. Ponad 8 kg. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik jak na tą porę roku i sytuację na łowisku, bo wiem, że nie każdemu udało się dobrać do tych leszczy. Dlatego tym bardziej mnie cieszy ponad 8 kg, które udało mi się dzisiaj wydłubać. Pierwsze miejsce Bartosz Lelek. Gratulacje. Dziękuję. Może ktoś by zjeść? A mamy! O, Kasia, dawaj tu, Zaro. A daj za netę wezmę, skurczę. Jak przed chwilą mogliście zauważyć, zakończyły się zawody i było oficjalne podsumowanie wyników. Ja bardzo się cieszę, bo akurat te zawody udało mi się wygrać i tym bardziej się cieszę, bo nie było łatwo. Musiałem dosyć mocno pogłówkować nad tym, co trzeba zrobić, żeby do tych ryb się dobrać. I to, co najistotniejsze, nie będę tu już wchodził w szczegóły, które widzieliście na filmie, tylko będę mówił o tym, czego nie było w filmie, po to, żeby właśnie komuś mogło to pomóc podczas zawodów. Dowiedziałem się, że mocne aromatyzowanie przynosi efekt, a zaraz po tym miałem branie z opadu i to zaświeciło mi taką lampkę w głowie, że te ryby mogą stać w toni i niekoniecznie chcą żerować przy dnie, co zresztą byłoby zgodne z warunkami atmosferycznymi, które mamy aktualnie, ponieważ od 2 dni mamy troszkę lepszą pogodę, świeci słońce, natomiast ta cała woda się jeszcze nie nagrzała. Na dole jest zimna woda, natomiast u góry jest nieco cieplejsza. Te ryby się podniosły do góry i nie chcą schodzić do tej zimnej wody na żer tak po prostu. Trzeba je sprowokować do tego i one schodzą za tym pokarmem, natomiast szybko uciekają stamtąd. Takie jest przynajmniej moje zdanie i odczucie. Z tego względu, że w momencie, w którym zacząłem nabijać koszyk dużo lżej, żeby on już w toni puszczał i żeby te grube frakcje opadały do dna i do tego sytuacja, w której zastosowałem długi przypon na 170 cm pozwoliły mi odławiać te ryby dosyć regularnie, ponieważ trafiałem jednego leszcza, drugiego leszcza, trzeciego leszcza i była stopka. Albo trafiałem jednego leszcza, drugiego leszcza i znowu była stopka. Także ten proces cały uważam, że był kluczem tak naprawdę do sukcesu i do tego, żeby do tych ryb się dobrać. Niestety miałem na złowienie tych ryb tylko 2,5 godziny, ponieważ aż 2,5 godziny zajęło mi to, aby dojść do
tego schematu, który pozwolił mi łowić te ryby. Dlatego bardzo się cieszę, tak jak powtarzam, i to pozwoliło mi wygrać te zawody. Ze swojej strony chciałbym podziękować jeszcze na koniec, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego filmu, jak w każdym zresztą odcinku. I zapraszam do subskrybowania kanału. A żeby tradycji stało się zadość, to nie mogę zapomnieć o konkursie, bo obiecywałem na początku roku, że w każdym moim filmie będzie konkurs i nie będzie inaczej też w tym wypadku. Mam przy sobie coś, co używałem dzisiejszego dnia, a czego nie było widać, czyli Power Micron przypłonówka, którą używałem. To była akurat 0,18. Natomiast dla osoby, która prawidłowo odpowie na pytanie, ile gatunków ryb złowiłem w filmie, do którego link jest poniżej, czyli tradycyjnie, będą aż 3 rozmiary takiej przypłonówki Power Micron Matrixa. Zachęcam do zabawy, zachęcam do komentowania i jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.